O, jesteście, czekacie na kolejny odcinek. To super. Dzisiaj chciałbym zaproponować, żebyśmy nasz poprzedni projekt, przypominam, że tam była sobie kula, ta kula się obracała, była 3D, żebyśmy ten projekt spróbowali teraz wzbogacić o grafikę, żeby to była kula ziemska. To nie jakaś tam zwykła kula. Jak to zrobić? Więc zacznę od tego, że zapiszę mój szkic jeszcze pod inną nazwą. Poprzedni się nazywał pod nazwą proste. W 3D pierwsza krew. Także teraz w 3D pierwsza krew dodamy ziemia. Projekt ziemia. Tak? Więc tutaj, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę będzie ważne, gdzie będę wrzucał teksturę, czyli obrazek, który chcę obłożyć na tej kuli. Tak? W tej chwili miałem tutaj proste i tu było tylko proste PDE. I tak samo tutaj ziemia, teraz mam ziemia PDE, ale tutaj utworzę nowy folder i nazwę go data. To jest bardzo ważne, data dane. I ja to robię pod Mac OS-em, ale to pod każdym innym systemem dokładnie to samo. W miejscu, w którym zapisujecie projekt, tworzycie katalog data wewnątrz tego projektu i tu wgram obrazek. Posłużę się obrazkiem Ziemi, który znalazłem na stronie NASA, dzięki oczywiście Danowi Schiffmanowi, bo jakżeby inaczej. Projekty z NASA są na licencji public domain, bo one są robione przez Agencję Kosmiczną Amerykańską, więc mogę to legalnie wykorzystać. Tu mamy, jak widzicie, zdjęcie z 2004 roku, ale to mi nie przeszkadza. Mam zdjęcie o różnych rozmiarach, wybiorę sobie najmniejszy, bo i tak jest bardzo duży. Zapiszę sobie ten obrazek, gdzie? Oczywiście dokumenty, processing YouTube, bo tak to jest u mnie, 3D pierwsza krew i tutaj ziemia i data. Zachowaj. To mogę już zwinąć i teraz, no on ma taką troszkę długą nazwę, więc ja sobie go nazwę Ziemia JPG. Czyli zmieniłem mu nazwę na Ziemia JPG. I teraz uwaga, będę musiał przygotować P-Image. Jeszcze o tym nie mówiliśmy sobie, jest to taka klasa, bo processing jest Javą, więc processing ma klasy, oczywiście jak Java, klasa P-Image, która potrafi jakby obrabiać obrazki. No i teraz zmienną klasy p-image, no nazwijmy sobie image, trzymajmy się już tego języka angielskiego, warto go szkolić jako programiści, mógłbym to nazwać obrazek, ale zostawmy już ten image, niech tu będzie. I teraz w setupie muszę go załadować, czyli robię sobie image.load. O właśnie, processing mi w ten sposób pewne rzeczy podpowiada i jak włączyć to podpowiadanie. Otóż w ustawieniach processinga jest tutaj ptaszek do code completion i tutaj możemy zaznaczyć i będzie nam podpowiadał. Ale jednak to nie jest load reference. Ja specjalnie nie wycinam tego fragmentu, gdzie szukam w dokumentacji, żebyście zobaczyli, że to no, programowanie polega również na tym, że coś trzeba poszukać czasami. Nie? Image nie ma tutaj. P-image, o, jest P-image i teraz wewnątrz P-image, no jest load image. A, samo load image w ten sposób. Dobrze, oszukałem, przepraszam. No tak, bo jeszcze image równa się, o, właśnie, że ten obrazek to się równa to, co load image załaduje z tego. I teraz będzie mi się to już uruchamiało. Oczywiście nie widzę żadnej różnicy, bo jeszcze tego nie wykorzystałem. No i teraz tak, nie będę mógł już stosować tutaj sfery, tylko będę musiał własny kształt, czyli p-shape, to jest znowu klasa, podobnie jak p-image, processing image, tak samo tu processing shape, processing kształt. No i sobie zrobię tutaj, no powiedzmy ziemia, earth, że będzie to ta ziemia. I ta ziemia w setupie, cały czas w setupie, tu ładuję obrazek i teraz sobie robię, że ta ziemia, czyli Earth, to się równa create shape, utwórz kształt, jaki?
sfery, tu muszą być duże litery, tak to się pisze. I teraz o jakim promieniu? Tak? Tutaj miałem promień 100, no więc powiedzmy, że w tym miejscu wpiszę też promień 100. I to utworzy kształt sfery o nazwie Earth. I tutaj zamiast sfera zrobię sobie shape. No i ten utworzony przeze mnie już kształt zbuduję. No i teraz po uruchomieniu, co otrzymuję? Otrzymuję dokładnie to, co było, to znaczy wróciły mi te linie. Dlaczego mi wróciły linie? Dlatego, że no stroke jest tutaj w draw, a nie ma go przed utworzeniem tego kształtu. Więc przed utworzeniem tego kształtu muszę dać no stroke i dzięki temu uzyskam no, sferę bez tych linii. No i mamy otworzony własny kształt bez linii, jest dokładnie to samo, co było. Ale dzięki temu, że to już nie jest sfera wbudowana w processinga, tylko to jest mój własny kształt. Oczywiście ten kształt jest sferyczny i pasuje, ale to mogę zrobić teraz, że jest Earth. Dot set texture. O, i on mi tu podpowiada, że set texture to jest p-image, no więc tu właśnie muszę dać co? Ten image do środka. No i teraz uzyskałem już obracającą się ziemię. No mogę dać jej większy rozmiar, żeby była lepiej widoczna. Na przykład damy 200. O, trochę przesadziłem może z tym rozmiarem. I ta obracająca się ziemia jest widoczna z jednej strony, jest obłożona tą teksturą, którą ściągnąłem z NASA i no, jest oświetlona też, oświetlona, niewidoczna z jednej strony. No i te elementy, które sobie krążą, te satelity, prawda, wokoło niej, no, można się pokusić o umieszczenie księżyca, czyli mniejszej kuli, też nałożenie na niego jakiejś tekstury. I można się też pokusić o umieszczanie na tej ziemi już konkretnych elementów, ale o tym osobny film będzie, bo tu jest troszeczkę trygonometrii i troszeczkę obliczania jakby punktów, w których coś ma się znaleźć, tak? Będziemy coś takiego robić, ale z tym jeszcze pomalutku. Także w ten sposób myślę, że w tym odcinku to tyle, że obłożyłem moją sferę. Więc oczywiście, żebyście mieli to dostępne, to zgodnie z naszą nową świecką tradycją będę to wrzucał na GitHuba, czyli teraz w moim 3D pierwsza krew powinno się commit. Opiszemy. Aha, on to ma niedodane, czyli tak, musimy to dodać 3D pierwsza krew jeszcze raz. Wszystkie elementy, które tam są. Ok, teraz poszło. Git push. No jeszcze gita się uczę, więc troszkę czasami się motam. O, i poszło w Shenandoah, czyli w tym momencie już tutaj na GitHubie, w części Processing YouTube, w części 3D pierwsza krew, mamy już nie tylko proste, ale również mamy ziemia, czyli mamy proste, gdzie mamy to dzisiejsze i mamy ziemia, gdzie również jest ta data. I tutaj jest ta ziemia JPEG. Także jeżeli to ściągniecie sobie wszystko, to będzie tutaj. Te .ds100 to są pliki, które Mac tworzy. Musiałbym dodać do wyjątków, żeby ich nie synchronizował, ale to jeszcze się muszę GitHuba pouczyć, żeby to jakby tego nie dodawał. Także na razie to tu jest wrzucony, ten .ds100, a my się tym nie przejmujemy. To nie ma wpływu na działanie. To jest taki makowy pomysł na życie. No to cóż, jak zwykle klikamy subskrypcję,
klikamy kciuk w górę, no i też udostępniamy filmiki, gdzie się da, żeby jak najwięcej osób się o nich dowiedziało i mogło się czegoś nowego nauczyć. Do zobaczenia, cześć, pa!